Hejka, witajcie w nowym filmie z cyklu przeglądu toaletki. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jakie mam podkłady, fluidy i kilka produktów typu pudry. Pudry, ale tutaj mam taką jedną rzecz, taki miksik, no ale za chwilkę wszystko Wam opowiem. Dzisiaj się z Wami witam ze słonecznego pokoju, ponieważ tak ślicznie dzisiaj słoneczko się przebija, przedostaje jeszcze. Ostatnie dni tego ciepełka, także trzeba korzystać. Dlatego ostatnio też nie było jednego filmiku, za co przepraszam. No ale mieliśmy z mężem rocznicę i tak naprawdę sobie świętowaliśmy. I nic nie dodałam, dlatego zapraszam Was dzisiaj właśnie na przegląd toaletki. Oglądajcie! Pierwszy podkład, fluid, który jest dla mnie za ciemny mimo wszystko. Mam tutaj tak, Bielenda Makeup Wege Flumi i to jest tak jasny beż, kolorek jasny beż. Jest to fluid mineralny, rozświetlający z sokiem z truskawki. Na pewno już o nim wiele razy słyszeliście. Dla mnie on jest przyjemny, ponieważ jest dosyć gęsty, ale łatwo się rozprowadza. Bardzo ładnie pachnie, daje takie fajne glow, jeżeli lubicie, taki promienistej skóry, chociaż w ciągu dnia i tak mocno się wyświeca ta skóra, dosyć szybko właściwie, przez to, że jest on właśnie taki rozświetlający. Jedyną wadą, jaki bym mogła powiedzieć o tym, to jest to, że ten jasny beż mimo wszystko jest dla mnie za ciemny i oprócz tego, że ten kolor jest za ciemny, to jeszcze on oksyduje, więc fajnie, gdyby ten kolor był jeszcze jaśniejszy niż ten jasny beż, który jest oznaczony 01. Nie ma już jaśniejszego, z tego co wiem, może. No ale ładnie pachnie, fajnie się rozprowadza, nakłada i nie trzeba go naprawdę dużo, bo jest dosyć gęsty, więc jest też wydajny. No i ma tutaj SPF 6, co jest dodatkową ochroną. No naprawdę bardzo fajny jest dla mnie, jeżeli chodzi o samą konsystencję tego podkładu, to super. Tylko właśnie minusem jest to, że on tak ciemnieje i po prostu jest dla mnie za ciemny. Bardzo dużo słyszałam właśnie opinii, że przydałoby się zwyczajnie, żeby był jeszcze jaśniejszy niż jest ten. To jest to. Drugi podkład, jaki mam, to jest Eveline Wonder Match. Ja tutaj mam kolorek Light Vanilla 10 i to jest trochę ciemniejsze od tego, co miałam wcześniej, bo miałam chyba 05. To jest podkład, który pięknie wygląda w opakowaniu, jak i również na skórze. Jest łatwy w budowaniu krycia, ale jest lekki, nie czuć go jakoś bardzo, też się nie wyświeca mocno. Dla mnie jest ostatnio najlepszym podkładem, jaki miałam, chociaż z kryciem tutaj bym powiedziała nie ma aż tak dużego, ale jest naprawdę przyjemny w noszeniu. I od razu powiem korektor, który jest tej samej serii. Ja tutaj mam korektor 01 i tak samo pięknie wygląda. I korektor moim zdaniem jest jeszcze lepszy niż ten podkład, naprawdę fajnie się go nosi, nie jest obciążający, jest taki lekki, bardzo przyjemny po prostu. I już trzeci podkład, jaki mam, to są w sumie tylko te, które mam aktualnie, bo jakieś tam kiedyś inne też używałam, ale jakby no w tej chwili mam tylko te. Eveline Better Than Perfect to ten podkład, to już był naprawdę męczony wiele razy na różnych kanałach, także no on dla mnie jest idealnym podkładem na dzień dzisiejszy, najlepszym, jaki mogę sobie tam wymarzyć, ponieważ on jest inaczej, nie może mocno kryjący, ale dający dobre krycie i po prostu przyjemny również w noszeniu. Nie jest aż tak lekki jak ten Wonder Match, ale naprawdę dobrze kryje, bardzo fajnie. Można coś sobie zbudować, to krycie nic się nie dzieje, nie transferuje i jest naprawdę petarda, jeżeli chodzi o taki mocny makijaż. Jeżeli chcemy sobie gdzieś tam na jakieś wyjątkowe wyjście zafundować, to naprawdę ten podkład
poradzi sobie z tym. Nic się nie będzie wycierało, będzie bardzo fajnie się trzymał ten podkład. A także mam z tej serii właśnie korektor. Ten korektor jest o tyle śmieszny, że ten aplikator jest naprawdę, naprawdę duży. On jest taki jumbo, ale zapach no nie zachwyca, chociaż powiem szczerze, że też naprawdę świetne krycie. Daje komfort w noszeniu. Nic się tutaj też nie zbiera, nic się z nim nie dzieje. Oczywiście jest odrobinę cięższy od tego Wonder Match, ale no dzięki temu dobrze kryje i nic się nie przenosi. Więc to są takie moje zestawiki. I przechodzimy teraz do pudrów. I wybaczcie, jeśli słyszycie jakieś krzyki z drugiego pokoju, bo niestety, ale mój mąż ma euforię, gdy gra. Więc to tak właśnie wygląda. A przechodząc już do pudrów, to w tej chwili mam tutaj puder pod oczy Paese. Ja sobie go zmieszałam z tym bananowym z Lovely. No i tutaj chcę go po prostu już użyć na maksa, jeżeli chodzi o sam puder z Paese. Pod oczy to on naprawdę fajnie to wszystko nam matowi, bardzo fajny daje blur. Ale jakoś bardziej, jeżeli chodzi o zmielenie, wolałam ten z Hean. Jakoś bardziej po prostu go lubiłam, zwyczajnie. Dobra, dalej patrząc. Mam tutaj taki jeszcze podkład w pudrze. Varieté od Eveline. I on jest, mi służy przeważnie do takich rzeczy jak poprawianie jakichś tam tematów typu gdzieś źle pomalowałam oczy, troszkę muszę gdzieś przykryć co nieco, wyrównać, wyczyścić. To on jest naprawdę bardzo fajny. Nie kończy mi się szybko, ma jeszcze tutaj taką gąbeczkę, która również czasami jest przydatna. Nie używam jej tak na co dzień cały czas, ale faktycznie gdzieś czasami się przydaje. No i fakt, że po prostu jest to jasny kolor. To jest kolor 01 Light. Myślę, że są też inne kolorki tego pudru, no ale tak naprawdę ja mam tylko ten, ja go używam i bardzo mi się on sprawdza właśnie do jakichś takich poprawek, nawet wrzucić sobie do torebki, żeby poprawić sobie cerę w ciągu dnia, naprawdę fajnie się sprawdza. Kolejny, jaki już przetestowałam, jaki wręcz lubię, uwielbiam na lato, to jest Eveline Varieté, to jest ta różowa wersja. Wiem, że wyszła ta nowa, fioletowa, której jeszcze niestety nie mam, no ale chcę zużyć to, co mam i wtedy się zaopatrzyć w coś innego. I ten puder daje takie wrażenie, jakby nasza skóra była nawilżona, gdzieś mi się wydaje, że troszeczkę takie wrażenie po prostu odczuwam. Opakowanie jest bardzo fajne, nic się z nim nie dzieje. Jedyne co to mi raz wypadło, to sitko ze środka, no ale to się zdarza. Kolorek ma ładny, delikatnie rozświetla nam tą skórę. Jeżeli sobie muśniemy po prostu pędzlem po całej twarzy, to jest wszystko w porządku. Ale miałam taką sytuację, gdzie nałożyłam chyba go trochę za dużo i mi się dosyć mocno świeciła buzia. Ale to jest kwestia tego, że nie mam jej idealnej gładkiej, no i dlatego ja to widziałam. Ale też dzięki temu bardzo ładnie ona wygląda i współgra później z bronzerem bardzo ładnie. I naprawdę fajne, fajne jest to wykończenie, bardzo skóra jest taka moim zdaniem nawilżona się czuje, nie jest obciążona, praktycznie w ogóle go nie czuć, jest przyjemny. Jeszcze jeżeli nałożymy go sobie jakimś dużym puchatym pędzlem, to ten efekt będzie jeszcze lepszy. A puszek wygląda po prostu słodko i świetne zabezpieczenie jest, żeby nic nam się nie wysypało, więc mi się wydaje, że to jest naprawdę potrzebne w środku. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. I tutaj mamy kolejny, znowu Eveline Wonder Match. Mam tutaj ten puder, który każdy mówił, on ma tutaj taką jakby taki puszek w środku. I takie zabezpieczenie. I tutaj sobie otwieramy. Jest jeszcze oprócz tego taka siateczka. I ta siateczka, szczerze powiem, troszeczkę mnie denerwuje, bo muszę tam to jakoś wydostać ze środka, ale sam podkład jest bardzo przyjemny w noszeniu.
nadaje się również pod oczy. Nie daje tutaj żadnej drobinki, jest delikatnie beżowy, więc do różnych cer, tak mi się wydaje, że to jest tylko jeden kolor. Chyba tak, to jest chyba tylko jeden kolor, no ale naprawdę bardzo fajny, nie daje uczucia jakiegoś obciążającego. No i tak naprawdę nie używam go mega długo, ale dla mnie jest w porządku, gdyby nie ta siateczka, bo siateczka faktycznie potrafi trochę zdenerwować. Wolę zdecydowanie te takie bardziej do wysypywania, z jakimś takim siteczkiem, takim, ale no siateczka. Siateczka też teoretycznie fajnie zabezpiecza nam produkt, ale ciężko to po prostu wydostać. I słyszałam od różnych dziewczyn, że one po prostu wycinały tą siateczkę. No nie wiem, jak to się później ma sprawdzić, ale ja tego jeszcze nie robiłam, no... Chyba chodzi o to, żeby nie nakładać tego dużo produktu na twarz. I kolejny od Eveline, który mam, ale jeszcze nie używałam. To jest ta wersja, która ma nam schładzać, mieć efekt mokrego pędzla. Ja tego pudru, przyznam szczerze, nie używałam. Lato było intensywne, ja nie używałam go, bo nie chciałam go otwierać. No ale... Być może jeszcze go użyję, a jeśli nie użyję go teraz, to użyję go za rok, bo tu jest od otwarcia 6 miesięcy, ja go jeszcze jakby nie otwierałam, więc sobie poczekam chyba na następny rok, aż go otworzę, chyba że może jeszcze w tym roku. On ma taki kolorek beżowy, również jak ten, tylko że mi się wydaje, że ten jest trochę ciemniejszy od tego. No i nie potrafię powiedzieć, jaką ma formułę, czy naprawdę taki efekt daje, takiego schłodzenia, ale będę chciała sobie to po prostu sprawdzić. I tutaj mamy nawet napisane, że jest on chłodzący, formuła wzbogacona w wodę, więc teoretycznie on w środku ma tą wodę. Więc czy powinien leżeć? Nie wiem. Na pewno go sobie będę chciała przetestować, sprawdzić, czy faktycznie tak jest. No ale kolorek ma dosyć ładny. Z tego co widzę, to również ma siateczkę, ma takie zabezpieczenie i również ma tą taką taki puszek. No ale jeszcze go nie odklejałam, więc nie powiem Wam do końca, jak mi się on sprawdza. Na pewno dowiecie się tego ode mnie, gdy będę go dynkować. A na razie to po prostu jest jeszcze tajemnicą dla mnie. Puder już ostatni, który chcę Wam powiedzieć, jaki mam, to jest puder Lovely Peach Loose Powder. Ja ten puder to już męczę, nie wiem, czy nie trzecie opakowanie, w moim przypadku to i tak dużo, bo uwielbiam zapach brzoskwini, uwielbiam. I ten puder, on jest taki delikatnie, właściwie nawet kolorem zbliżony do właśnie brzoskwini, do jakiejś takiej delikatnie różowe tony, ale nie przeszkadza mi to kompletnie. Jest bardzo ładnie wygładzający, bardzo fajnie się trzyma na twarzy i po prostu go uwielbiam. Opakowanie też jest mistrzostwo. Ma siateczkę w środku, takie sitko właściwie, i on naprawdę tak pięknie pachnie. Ja go uwielbiam, po prostu uwielbiam. To jest jedyny puder, do którego naprawdę lubię wracać. Mam również te pudry z Eveline jakoś takie fajne, bo na przykład ten tutaj z tym puszkiem też bardzo lubię, ale ten puder, on nie ma drobinki i sprawdza mi się w ogóle na każdy możliwy czas, na każdą imprezę, na każdy po prostu makijaż, do wszystkiego. Bardzo go lubię, naprawdę jest fajnie zmielony, bardzo ładnie pachnie i nie ma jakichś żółtych tonów, co prawda, no ale... Ale bardzo, bardzo go lubię. Chyba to ta brzoskwinia po prostu wygrywa, bo ten zapach to jest miodzio, piękny, cudowny. I tak naprawdę ten od Eveline też ma bardzo ładny zapach, jak i również ten też fajnie pachnie, więc ciężko powiedzieć, żeby nie. Więc są pudry, które po prostu lubię. Naprawdę lubię. I jakbym miała wybierać dwa najlepsze moje pudry, to bym powiedziała, że no wiadomo, że ten, i powiedziałabym, że ten, tylko w innym opakowaniu, nie?
bo ten ma bardzo fajne opakowanie i ma drobinkę. Będę chciała sprawdzić sobie również ten fioletowy bez drobinki, no ale ciężko by było mi się zdecydować na jeden konkretny. Ale na pewno zdecydowałabym się na ten, bo ten już jest męczony przeze mnie dłuższy czas i ja naprawdę bardzo go lubię. Dobra, nagadałam się już dzisiaj. Będę chciała Wam jeszcze pokazać. Co ja będę chciała Wam pokazać? Jakieś inne rzeczy, które mi zostały. Na pewno będę chciała Wam pokazać jeszcze tusze, kredki. Tutaj tego dużo nie mam, więc tu pewnie tak naprawdę będzie jakby osobny filmik już z resztą tych moich gadżetów z toaletki, bo naprawdę więcej tego nie mam. A na pewno jeszcze kilka innych filmików. Gdzieś tam mam w zanadrzu jeszcze gdzieś schowane denko, więc niedługo będziemy też to nagrywać. Dziękuję Wam za oglądanie, za cierpliwość, za wyrozumiałość, bo czasami mi się słowa plączą. Tak to jest, jak człowiek wraca z pracy trochę zmęczony. Trzymajcie się, kochani, dajcie znać, co u Was, napiszcie w komentarzu coś miłego, było mi bardzo fajnie. Subskrybujcie, jeśli tego nie robicie. Trzymajcie się, pa, pa.